Czy możecie powiedzieć, co myślicie o edukacji domowej młodszych dzieci na klasy 1-3 szkoły podstawowej? Co uważacie, można by było doradzić, albo co sądzicie o możliwości edukacji takich młodszych uczniów, najmłodszych? Na pewno na wstępie trzeba zauważyć, że my nie jesteśmy żadnymi ekspertami w tej dziedzinie, więc to co będziemy mówić, będzie jak najbardziej subiektywne. Ja myślę, że to bardzo, w sensie ja ogólnie zastanawiam się nad tym, czy nie w przyszłości, kiedy będę miała swoje dzieci, to czy właśnie nie uczyć ich w domu. I myślę, że to jest na pewno fajna opcja, ale no rodzic musi się w to naprawdę zaangażować i musi zdawać sobie sprawę, że to jest ponosi odpowiedzialność za to, jak ta edukacja jego dziecka będzie wyglądała. Więc na pewno warto znaleźć jakąś grupę rówieśniczą, w której się może znaleźć to dziecko. Warto po prostu szukać. I jeżeli rodzic zdaje sobie sprawę z takiej odpowiedzialności swojej i zdaje sobie sprawę z tego, ma też pomysł na tą edukację, ma pomysł na to, ma też taką smykałkę, można powiedzieć, do tego, że po prostu wie, jak chce to rozplanować i przygotować, to myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, bo wydaje mi się, że dziecko dużo, dużo bardziej naturalną taką opcją jest właśnie takie uczenie się w domu, no ale trzeba też pamiętać właśnie przede wszystkim, wydaje mi się, o tej socjalizacji, o tym, żeby też nie zamykać go na to środowisko rówieśnicze. Tak, to prawda i myślę jeszcze, tak jeszcze można wspomnieć o tym, że jednak rodzic musi mieć na to wszystko czas. Pewnie dużo osób teraz mogło się spotkać z tym podczas kwarantanny, gdy były jakieś lekcje zdalne, kiedy uczniowie dostawali zadania ze szkoły. To pewnie rodzice wiedzą, sam mam też młodsze rodzeństwo, ile czasu trzeba było poświęcić na taką naukę, na wytłumaczenie dziecku, na spędzenie z nim tego czasu. I jasne, pewnie edukacja domowa wygląda trochę inaczej niż wysyłane zadania przez szkołę, ponieważ to z tym można się zgadzać, nie zgadzać, no, czy jest to dobre, czy nie, ale jest jakie jest. Na pewno wygląda to trochę inaczej, ale trzeba pamiętać, że jednak wymaga to dużej ilości czasu jednak i faktycznie, który można przeznaczyć na dziecko. Nie na to, że zrobimy przy okazji to i przy okazji pouczymy dziecko, tylko jednak myślę, trzeba założyć stricte ten czas na tą naukę. Ja też może odpowiem, bo generalnie uważam, że też nauka 1-3 nie jest tam bardzo wymagająca i faktycznie te klasy 1-3 są ważne, bo to są istotne podstawy, ale jednak pomimo wszystko rodzic, który załóżmy nie ma doświadczenia tam pedagogicznego, powinien potrafić wytłumaczyć to swojemu dziecku. No bo w trzeciej klasie chyba nawet nie ma jeszcze tabliczki mnożenia, o ile się nie mylę. Jest. Więc jest, o, to przepraszam. Okej, okay. No to może jest już tabliczka mnożenia, no ale załóżmy, że jednak pomimo wszystko rodzic jest w stanie to wytłumaczyć swojemu dziecku. Więc to nie są jeszcze takie rzeczy, że tak powiem, bardzo trudne, ale bardzo ważne, bo to są podstawy, na których później buduje się cała jednak nauka, podstawy tych najważniejszych przedmiotów. I myślę, że właśnie tak jak mówił Maciek czy Marysia, po pierwsze, dziecko potrzebuje rówieśników. To nie jest tak, że teraz rodzic będzie dla niego super dużym przykładem i tylko rodzic będzie miał z nim kontakt, bo to tak nie działa. Dziecko musi się nauczyć samodzielności i myślę, że to jest super, kiedy właśnie rodzice potrafią też w pewnym momencie powiedzieć temu dziecku, ok, to teraz ty musisz zacząć starać się uczyć sam, żeby po prostu też nie zamykać tego dziecka i je bardziej usamodzielniać, a nie uzależniać od siebie, bo to też może być gdzieś tam jakiś tam problem. No i wydaje mi się, że poza tymi właśnie rzeczami, żeby poświęcać temu dziecku czas, ale równocześnie go posyłać do innych dzieci, nie ma jakichś większych problemów. No i dużo cierpliwości, żeby nie krzyczeć na dziecko, kiedy nie rozumie, ile, czemu 2 plus 2 jest 4. No bo tak. Znaczy, no sama nie miałam do czynienia z edukacją, bo nie miałam pojęcia, że coś takiego istnieje w kursach 1-3, ale znam ludzi, w sensie, którzy do szkoły nie chodzili nigdy, albo na przykład chodzili 2 lata i w sumie, w sensie, to są normalni nastolatkowie, taki, tacy sami jak my, nie odstają w jakiś szczególny sposób, no dużo jest mniej takich narwanych, wydaje mi się, chociaż takie przypadki też są. Tak. Bardziej, nie, tak generalnie bardziej stonowani ludzie są chyba na edukacji domowej niż w szkołach. To ja bym jeszcze chciała tak dodać, tak subiektywnie myśląc o moim własnym doświadczeniu, bo te klasy 1-3, no to faktycznie nie są jakieś takie wymagające te klasy,
I wydaje mi się, że dziecko może się już na tym etapie dużo bardziej rozwinąć niż pokazuje szkoła. No ja na przykład nauczyłam się czytać w wieku 4-5 lat, no i nie nauczyłam się tego w szkole. Więc jakby, no faktycznie można powiedzieć, że w tej szkole, w tej pierwszej klasie, no de facto się nudziłam, no rozwiązywałam szybko wszystkie zadania bezbłędnie, no i jakby myślę, że takie dziecko, które właśnie uczy się samo w domu, tam wiadomo, rodzice mu jakoś pomagają, to może się dużo bardziej rozwinąć, bo ma na to czas i nie musi tam, nie wiem, liczyć jakichś tam obrazków z krasnoludkami czy, nie wiem, jakimiś innymi grzybkami, tylko po prostu może ten czas spędzić, nie wiem, czytając jakąś książkę już na dużo wyższym poziomie, po prostu czy samemu zacząć coś sobie pisać, rysować, wymyślać jakiś swój własny świat w taki dużo bardziej kreatywny sposób. I też tak, z tego co czytałam, bo czytałam trochę o tej edukacji domowej w klasach 1-3, to wydaje mi się, że właśnie tam często to jest takie w ogóle, nie patrzymy na to na zasadzie nauki, że teraz siadamy i się uczymy, tak? I będziemy teraz się uczyć, nie wiem, co to jest literka A, albo ile to jest właśnie 2 plus 2. Tylko bardziej właśnie będziemy na to patrzeć w ten sposób, no, że po prostu dziecko ma mnóstwo różnych materiałów, mnóstwo różnych możliwości i teraz interesuje się akurat, nie wiem, rybami, więc przegląda sobie książkę o rybach, czy tam piratami i będzie pisało opowiadanie o piratach. I bardziej na takiej zasadzie, że po prostu chwyta się tych rzeczy, które jej interesują i wykorzystuje to jakoś tam ucząc się właśnie na tych takich podstawowych umiejętności, czyli czytania, pisania, liczenia i tak dalej. Tak mi się wydaje, tak ja myślę mam... i tak na to patrzę. Ja mam jeszcze takie wspomnienie z klas 1-3 właśnie, że miałam taką myśl, dlaczego ja się tego wszystkiego nie mogę nauczyć sama i zdać potem egzaminów? I nikt mi nie powiedział, że mogę.